105,4 Roxy FM. Wiadomości. Prawie 3000 nowych miejsc pracy powstanie niebawem na Dolnym Śląsku. W budowę potężnego parku przemysłowego zainwestowanych zostanie ponad 200 milionów euro. Spółka Metroplan z Hamburga razem ze swoimi partnerami chce zbudować centrum przemysłowe, do którego trafi aż 30 zagranicznych przedsiębiorstw. Ponad 1000 uczniów dojeżdżających do szkół we Wrocławiu nie dostaje od kwietnia unijnego stypendium. Wszystko przez urzędników magistratu, którzy przez 10 miesięcy nie rozliczyli się z pierwszej transzy, którą w grudniu ubiegłego roku przekazał Urząd Marszałkowski. Mają do niego prawo uczniowie liceów i techników pochodzących ze wsi i małych miasteczek, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł. Uczniowie otrzymane pieniądze mieli przeznaczyć na bilety miesięczne, podręczniki i pomoce naukowe.